Witam was serdecznie, ja jestem Agron, a to kolejny odcinek z Gwincika. Dzisiaj mamy frakcję Syndykatu pod łapóweczkę. Bardzo dawno nie grałem frakcją Syndykatu, więc raz już do czego się wam przyznam. Deczek, który dzisiaj zobaczycie, nie jest mojego autorstwa. Po prostu podiwaniłem go od Kucento, kappa, z Gwendeku, z internetu po prostu. Widziałem też, że miał film, nie oglądałem osobiście, jak się nim gra, po prostu troszkę sobie pograłem tutaj tym deczkiem na potyczce, trochę też na pierwsze randze, jako tako oddawało. No, inaczej, częściej mi się tym deczkiem wygrywało niż przegrywało, dlatego postanowiłem, że też wam go tutaj pokażę. I teraz tak, od góry. Mamy oczywiście oko Tygrysa jako tutaj naszą przewagę taktyczną, czy manewr okrążający, jak zwał, tak zwał. Zawsze to była przewaga taktyczna, nie wiem czemu, nie pytajcie. Nieważne, zostawmy to. Mamy oczywiście zysk monet w liczbie 5, co bardzo fajnie działa sobie tu na przykład z naszymi pięściarzami, albo ewentualnie z braku laku, gdybyśmy chcieli grać trochę mocniej tą R1, to wtedy możemy grać sobie też to pod świder, możemy grać to pod ewentualnie wesołki skurwiela, czy też od razu odpalamy sobie haracz na szablo zębnym, nie musimy wcześniej grać sobie pod to świeca. Aczkolwiek świeca w R1 bardzo fajnie może sobie oddawać, bo oczywiście ona ma wytrzymałość, więc do R2 jak najbardziej też tamta karta zostaje i jest super. Oneiromancja pod lepsze dobory po prostu kart, których tutaj potrzebujemy tą neuromancji, żeby właśnie mieć dostęp do świecy, świdra, wesołków, czy naszego tasaka, czy też naszego nową kartę Kazimira, od której chyba w sumie powinienem był zacząć, ale zrobimy to teraz. Kazimir Basi. Zasłona, rozmieszczenie, wydaj wszystkie swoje monety, następnie wzmocnij się o liczbę wydanych monet. No i spoko, mamy 9 monet, wzmacniamy się teraz za 9, więc mamy 15 punktów siły i do tego tworzymy sobie materiały wybuchowe. Tworzymy taki jeden raz na turę oczywiście, gdy osiągamy 0 sztuk monet. Wtedy tworzymy sobie ładunek wybuchowy. Działamy teraz tak, Fatum, opłata 2. Zadaj wrogiej jednostce 2 punkty obrażeń, a następnie zniszcz się, na koniec swojej tury zmierz opłatę o 1. Jeśli wartość opłaty wynosiła 0, zamiast tego zniszcz się. I teraz o co chodzi? Mamy opłatę 2 i zdajemy wrogiej jednostce 2 punkty obrażeń. I nie możemy tego oczywiście kliknąć sobie od razu. Po tej naszej turze, następnej turze będziemy mieć opłata 1. I wtedy tą kartę już musimy sobie aktywować, bo gdy tego nie zrobimy, no to wtedy nam to spadnie na opłatę 0. Co prawda wtedy możemy te materiały wybuchowe sobie bez używania monet kliknąć, za 2 punkty obrażeń wtedy może zaatakować sobie wrogą jednostkę. Tylko że jak to zrobimy, no to wtedy nasze materiały wybuchowe idą w zapomnienie, po prostu. Co mi tak to odbieram, że wtedy jeśli wartość opłaty wynosiła 0, zamiast tego zniszczy, więc nie wiem, czy wtedy możemy to kliknąć już, czy po prostu wtedy już ta karta się desaktywuje i po prostu sama z siebie się zniszczy. Nie wiem, bo akurat na opłatę 0 nigdy tak nie schodziłem, tylko zawsze po tej następnej turze opłata 1 i atakowałem sobie za 2 punkciki. I jak dobrze pamiętam, bo tą kartę gram głównie na Lasseya, przynajmniej tak przeważnie mi się zdarzało właśnie to grywać. Więc też jak kliknąłem, to nie zwracam na to, tak szczerze powiedziawszy, nie zwracam uwagi na to, co tam było później. Ale wydaje mi się, że jak to klikniemy opłacie 1, to potem będziemy mieć tutaj opłatę 3, z tej wrogi następne 2 punkty obrażeń cały czas. I potem będziemy mieć opłatę 2, opłatę 1 i znowu tak będzie potem opłata 4 i wiecie o co chodzi. Więc no spoko, Kazimira się grał wcześniej, to też może zrobić jakieś punkty. Aczkolwiek, no wiecie, to jest jednak 15 punktów, gdybyście chcieli wszystkie monetki sobie poświęcić. No to wtedy troszkę jest podatny na jakieś morgwarki, siroko i tak dalej, więc raczej nie polecam. Raczej nie polecam. Tu atakowania i robienia punktów na obrażeniach są nasze właśnie wesołki, świder, czy chociażby pięściarze, ewentualnie z braku laku jeszcze mydruchowie w przypadku, ale oni atakują tylko i wyłącznie wtedy za jeden punkt monet, jeśli wroga jednostka była wzmocniona, jeśli nie, to będą dawać jej krwawienie, więc trochę to wygląda już gorzej, no bo wiadomo, to można sobie oczyścić, a atak to zawsze jednak atak. Mamy też tasaka, zastraszenie, rozmieszczenie, stwórz i zadaj wymuszenie, więc wymuszenie odgrywamy zysk 3 i wzmacniamy swoją jednostkę o 3, więc to oczywiście leci w tasaka, żeby nam trochę dłużej chłop wytrzymał, nie? I potem zwiększ poziom zastraszenia tej jednostki o 1 za każdego sąsiadującego złotnika. Więc tutaj mamy zastraszenie i wzmacnia się o 1 za każdą kartę zbrojni, którą sobie zagrywamy. Ale gdy zagramy go pomiędzy złotnikiem i potem stworzymy sobie jeszcze raz tego, wiecie, zbiera tasaka, więc to jest nasz drugi złotnik. No to następnym razem zagramy kartę specjalną, w sensie zbrodni, no to wtedy już nasz tasak będzie wzmacniał się o 2 i jest spoko. Oczywiście nie będzie więcej wzmacniał się o więcej. A nie, będzie wzmacniał, bo wtedy będzie wzmacniał się za 3 punkty, tak? Dobrze mówię? Bo ma 1 bazowo,
sąsiadująca jednostka z Bir, powiedzmy, to jest 2 i jeden jakiś inny złotnik, to będzie 3. Tak, zgadza się. Opłata 4, stwórz z Bira Tasaka w tym rzędzie. No i to też jakiś tam spenderek jest. Potworzy nam 5-punktowe karty, które oczywiście bazowo posiadają tarcze. Co prawda ta tarcza na jedno jest fajna, bo neutralizuje jakieś ataki od wroga, ale na drugie gramy jakiś Nilfgaard, aczkolwiek dawno tego też nie widziałem, ale tam jakiś Vincent nieraz się może przytrafić, ale to wiadomo, 8 punktów to też nie jest jakaś tam wielka szkoda, tak? Potem tak, oczywiście mamy Sirocco. Sirocco, który jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebne teraz w tej nowej mecie na Dragonborga. Wiadomo, to bardziej mem, ale nie, teraz inaczej, teraz w każdym deku musi być Sirocco. Totalnie w każdym deku musi być grane Sirocco. No chyba, że gracie lojalnościową, to wtedy wiadomo, że Sirocco tam już nie wrzucicie. Ale granie lojalnością, co najmniej w tym sezonie, uważam za proszenie się o przegraną, tak? Bo wiadomo, na każdy inny dek bez Sirocco wygrasz. Przeważnie każdy inny dek bez Sirocco wygrasz. Ale grając Sirocco, nie grając Sirocco i trafiając na KP z Regenborgiem, no to raczej GG po prostu i tyle, go next, kappa. Tak samo tutaj też wiewiórka bardzo się przydaje teraz, bo jest bardzo, bardzo dużo kart z echo. Więc wiewiórka myślę, że imo też powinna być w każdym deku teraz, bo tak mówię, jest tego od groma, chociażby te nowa karta echo na Skojatel, która jest bardzo upierdliwa i od razu trzeba ją wygnać, bo no, robi to za duże punkty z Vanadeinami i tak dalej. Dekret Królewski też pod lepsze dobory kart, oczywiście wysoki skurwiela, no nasz removal, zysk 2, opłata 2, bliskie starcie, za dobrą jednostkę 2 punkty obrażeń, no i spoko. Oczywiście to też może tu tracić sobie te nasze monety, ja straciłem wszystkie monety, to potem mamy chociażby pod to Evelyn Gallo, to też nowa karta. Idziemy na koniec swojej tury, jeśli posiadasz 0 sztuk monet, zyskaj 3 sztuki monet. I bardzo fajnie to oczywiście sobie działa, bo te 3 sztuki monet oczywiście możemy teraz wydać sobie druhami, możemy wydać to pięściarzami. I potem po naszej turze znowu mamy 3 monetki, więc bardzo fajnie wszystko sobie tutaj działa. Ewentualnie też możemy użyć sobie 2 punkty ataku od razu z wesołka i ewentualnie jednym z jakiejś innej karty i też jest spoko. Do tego mamy kieszonkowiec, trochę zapomniana karta, ale mamy zysk 8 i tu kieszonkowca gram sobie, bo on mi się bardzo przydaje ewentualnie z Kazimirem. Żeby nie tracić sobie tutaj naszych aż 6 ładunków, gdzie zyskujemy monetki, to możemy rzucić sobie po prostu kieszonkowca, dorzucić jedną sztukę monet i mamy 9 monetek na Kazimirze, więc szapoba, po prostu. Co mi tak mi się wydaje. Szablon zemny, zastraszenie, haracz 2, zyskaj odporność, bardzo fajna karta. Oczywiście tu haracz płacimy sobie zawsze, no bo te karty nam nikt nie zablokował albo nie zniszczył. I wtedy ta karta robi naprawdę bardzo fajne punkty. W szczególności na R1 ją często sobie gram, żeby mieć po prostu jakiekolwiek tempo, żeby na przeciwnik za bardzo nie odjechał punktami. Sezamie, otwórz się. Nowa karta, zysk 5. Gdy ta karta znajduje się na cmentarzu, za każdym razem, gdy osiągasz 0 sztuk monet, zmniejsz licznik o 1. Kiedy licznik osiągnie 0, zyskaj 4 sztuki monet, licznik 6. I widzicie, po pierwsze, nie dość, że wydaję wszystkie monetki, ten Kalo nam Gallo. Kalo Gallo, on tak się nazywał? Co ja pierdolę? Evelyn Gallo, co ja powiedziałem? Nieważne. Nie dość wtedy właśnie, że ten Evelyn Gallo, co naszą koniec, na koniec naszej tury zyskuje nam 3 sztuki monet, to po naszych 6 turach trochę za dużo wydaje mi się, bo no ciężko, żeby przez 6 tur mieć aż ten koszt, żeby mieć 0 sztuk monet w mieszku, ale no okej, okay, pewnie takie meczyki nieraz się zdarzą, aczkolwiek bym to zrobił z 4 i zyskać 3 sztuki monet. I chyba byłoby nie najgorzej. Jest 8 sztuk monet, ale no trochę tutaj wiecie, no licznik 4 tury i mo to też trochę sporo, więc ja bym chyba tak zagrał. Ale okej, okay, spoko. Tak też ta karta oczywiście robi tam jakieś punkty, bo chociaż mamy ten zysk 5. I nie oszukujmy się, że zdarzają się takie meczyki, że właśnie, przeważnie takie meczyki, że ten sezami otwórz się będzie tylko za 5 monet. Ale czasem te monetki właśnie są bardzo potrzebne. Trochę jest w przypadku, już mówiłem, no fajna karta, oczywiście zajmie sobie jeden punkt obrażeń, jeśli wrogowska jest wzmocniona, jeśli nie, no to dajmy jej krwawienie, wtedy trochę gorzej. Chłoda Fontaże, zysk 3, za dobrego jest 3 punkty obrażeń i też fajnie, bo to robi nam tak naprawdę 6 punktów ta karta, plus do tego ewentualnie jeszcze mamy karty, które posiadają tak zastraszenie i przez to się wzmacniamy o 1, więc wtedy ta karta robi jeszcze lepsze punkty. Wieczorna zdobycz, utwórz jednostkę z opłatą o koszcie werbunku 4 i z tego na przykład też możemy stworzyć sobie takiego chociażby pięściarza i też jest spoko.
Strażnika też możemy sobie stworzyć, bo oczywiście on też ma opłatę. I tu też mamy nową kartę. Wzmocni sąsiadujące jednostki o 1, opłacie 2. Jeśli spowodowało to zmniejszenie liczby twoich monet do 0, zamiast tego wzmocni ją o 2. No i tutaj akurat właśnie używam sobie pod to tego pięściarza, żeby zawsze tutaj wyzerować sobie ten licznik do dwóch monetek. I potem tu płacimy sobie dwie monetki i wzmacniamy nasze sąsiadujące dwie jednostki o 2 punkty, czyli wzmacniamy o 4, więc chodzimy 8 za 4 na tym strażniku z Oxenfurtu i myślę, że jest to też całkiem fajna i przyjemna oczywiście karciocha. No i dobra, chyba to tyle jeśli chodzi o mówienie tej talii, więc zobaczmy jak ta talia reaguje w rzeczywistości. O, chyba znany nam pan Dijkstra z Drakenborgiem. Najprawdopodobniej na to by tu wyglądało, moi drodzy. To będzie to. Teraz tak, czy on tu jakiś desant potencjalnie może grać oponent, nie? Raz to raczej out, stąd mogę zagrać sobie tygrysa potencjalnie. Może wesołków na razie. O, fajnie, to jest spoko. To jest spoko. A raczej zacznę sobie prosto od świecy. Okej, okay, świątynia, standardowe zaczęcie. Jak najbardziej standardowe zaczęcie. Już dobiera kartę? Nie za szybko? Może Zoltana, znaczy twój, jakie Zoltana, Jaskra. Dobra. No okej, okay, zaraz zobaczymy. W każdym razie, czym tam nas przeciwnik chce zaskoczyć. Ta, to jest na pewno grany Dijkstra. Tutaj na 100% jest grany pan Dijkstra. W takim razie myślę teraz, czy nie zaraz o neromancji po prostu sobie tutaj... Sezamie, otwórz się. Jestem oficerem i dżentelmenem. Zawsze to potencjalnie później trochę byłoby więcej monet, ale może na razie jednak nie chcę tak zagrać. A można było podobać. Można, że tak sobie zagramy. A to akurat bardzo fajne połączenie. Mistrz oblężeń tutaj fajnie działa sobie, bo zmniejsza odnowienie tym oredańskiemu. Okej. Okay. Czyli tutaj najprawdopodobniej nie ma Jaskra w tym deku, skoro jeszcze oponent go nie zagrał. Teraz najprawdopodobniej dobra sobie Radowida, żeby nie wywalać się raczej tak szybko z lidera. No dokładnie tak. Przewidziałem gościa. Jak najbardziej gościa przewidziałem. No dobra, my zagramy sobie tak. Coś z zyskiem. Dajmy tego gościa. O, czekaj no tylko na moją polemikę. Dajmy sobie tak. Okej, druga wieża. Ja wierzę za bardzo ładne punkty i teraz trochę jest problem, bo mi się zaraz kończą dobre karty. Teraz tak, gdzie ja bym tym chciał przypierniczyć? W co bym chciał w tym uderzyć? Najprawdopodobniej to tutaj. Z tym mogę się wstrzymać jeszcze. Mogę się wstrzymać, bo... Tak czy siak dwóch spenderów mi typ nie usuwa teraz.
Drugi Radański. Proszę, proszę, nilfgaardzkie florello. Trochę nieprzyjemnie ten drugi Radański. Spuśćcie broń! Nie macie szans! Może byś tak spasował kiedyś w końcu, co? Serio, kończy mi się pomysły. Może stąd Ferko zagramy po prostu? Wasze strzały zawsze dosięgną wroga. To nie wiem, czy jak to zagrasz tak naprawdę tutaj w tego Sezamie. Może tutaj po prostu uderzymy sobie w to, zbijemy to. Tylko czy ja tutaj to będę w ogóle przebijał? On będzie miał 39 punktów. Ja robię jeszcze 3. Naprawdę to robię 2. To jest 30. 30, 31. Za mało punktów robi tak i tak. Zagram w to. Zagram w to, jak spasuję ten wieżę, wyrzucam po prostu wybiórę. Pod gruczastym grzybem jeszcze grasz? Pod gruczastym grzybkiem, no dobra, niechaj będzie. Moment, teraz zagrać ten dekret, ale dekret jest chyba troszkę za duże tu poświęcenie. Bo wtedy dekret gramy w co? To jest właśnie problem. Chyba wezmę ten... kartę przewagi, nie? Goście wyrzuci pod gruczastym grzybem, więc albo teraz będzie blidowa z Drakenborgiem i z Ziggim, albo nie. Po prostu. Jeśli nie, to wtedy stracę tutaj te punkty. I teraz też pytanie, czy ja chcę zostawić tą wybiórkę na dry pass, czy nie. Wydaje mi się, że nie, tak już mógłbym zostawić. Tylko wtedy stąd gramy tego typa, w sensie Zoltana. Znaczy do Zoltana, kurwa, Krasnolud zawsze mi się kojarzy z Zoltanem. O Boże, tego, Tasaka, nie? Tasaka, a stąd Sirocco. Zostawię tak tą rękę w takim bądź razie. Bo tutaj, jeszcze nie wiem jakim cudem, ale muszę od razu zagrać. Okej, okej. Zaczniemy tak. Zaczniemy tak, żeby proszę go przebijać, co nie? Reinhardt. Jej wysokość jest wyjątkowa. Ten Reinhardzik jest problemem. Powiedziałbym nawet, że jest dużym problemem. Teraz raczej spasuje typ, tak myślałem. Mogę kurwa wykorzystać cokolwiek, nie? Chociaż jedną monetę wziąć i wzmocnić kurwa tą świecą. Ajajaj, nie pomyślałem całkowicie. No i teraz to się na mnie mści, że nie pomyślałem, bo muszę coś zagrać. Muszę coś zagrać, wystarczyło, że kliknąłbym tylko kurde tą kartę. Ja pierdzielę. Masakracja. Po prostu, jak to mawiają młodzi ludzie, masakracja. I Pelara miałem na oczyszczenie, kurde. Przecież. No ale daj tą wiewiórkę, bo tutaj cokolwiek mi potrzebne jest. Dramat. Proszę, Sirocco do ręki. Sirocco do ręki i mamy to wygrane. Naprawdę. Tylko potrzebuję Sirocco. Albo Pelara. Jeden z tych dwóch kart. Pelar albo Sirocco.
Kurde, Felek, to też fajne, ale... No i jest lipa, kurde, jest lipa. Założę się, że gość ma tam Ancesta zboostowanego, nie? No jednak nie, na razie wszechbóg poleciał. Jak śmiesz naruszać spokój mojej boskości, śmiertelniku? Na razie tak se zagrałeś. Tylko, że jest problem, bo nie gram Sirocco w takim bądź razie, bo nie mam Tasaka. Ale raczej to z Sirocco muszę grać. Nie no, muszę grać Sirocco. Sirocco muszę zagrać. Może nie grał obrońcę, rozstaje teraz Drakenborga. Anseis. Ale to jest problem, nie wiem co to chcę zagrać. Zagram już tak. O kurde! Patrzcie typa. Masz wielkie serce, albo mały rozumek. Dziękuję. Jak tam twoje punkty? Holy shit. GG. Tak to właśnie jest, jak gra się Drakenborg, tylko nie gra się go z obrońcą. No widzisz typku, gdybyś obejrzał mój ostatni odcinek, to wiedziałbyś, że tak się nie gra i trzeba grać obrońcę. Pamiętajcie o tym widzowie. Drakenborg i Ziggy tylko z obrońcą. Bez kappy. Dobra, w takim razie gramy na krasnoludy. No dobra, to będą mieć sporo pancerza, chuliery, jaśniste, siarczyste, ale dobra, niech sobie mają ten pancerz. Obrońca może być grany, aczkolwiek nie wstawiamy żywer 1, więc to na razie out. Świeca spoko, kieszonkowiec, raczej chcemy grać go sobie z Ferko. A może niekoniecznie. Okej, okay, Oneiro bardzo przyjemna karta. To co, zaczynamy pewnie świeca, później może od razu pięściarz. Ferko może nawet polecieć od razu, słuchajcie, w Sezamie otwórz się. Czy coś takiego? Tak, Sezamie, o, otwórz się. Jak będziemy rozbijać bank. Okej. Okay. Czyli masz goście same krasnale na ręce, żadnej karty specjalnej. A nie, jednostkę, dobra, sorry, już gadam znowu głupoty. Dobra, czyli karty specjalne możesz jakieś mieć. Jak masz Sirocco, to domyślam się, że pewnie teraz Sirocco poleci w tą świecę. Chcemy, tak bym obstawiał. Brower, czyś ty o... Co? Okej, no ma dużo pancerza. Czy ja chcę w niego lecieć Sirocco? Czy ja chcę tam Sirocco w niego rzucać? Cicho tam! Nie wiem, czy ja tu Sirocco chcę grać w tego Brovera, czy nie. Czy nie wolałbym w Munro później? Chociaż ty mogę go... Dobra, dawaj! Dawaj, full YOLO. Zbijmy tego Brovera. Nieszczęsnego. Za wcześnie go w ogóle rzucił, nie? Gwerte tej sylwet.
Okej. Okay. No i dobra, poleciała kompania i teraz co? Zagrasz sobie... Nie, w sumie nie wiem, co tu planuję robić. Ja zagram tego gościa sobie. Albo czemu by nie? Albo czemu by nie? Skoro tutaj mam trochę kart specjalnych. O, no to tutaj lecimy sobie od razu z magistrem. Trochę tutaj dużo poświęcam. I tu mamy haracz 3, tak? Ale to jest wytrzymałość, więc to od razu chcemy oczywiście jak najbardziej sobie zniszczyć. Jak najbardziej chcemy to od razu sobie zniszczyć. Gościu, bo muszę cię zmutować, bo denerwujesz mnie z tym ST2 cały czas. Co on robi? Czemu tak szybko poleciał Munro? Say what? Say what? Nie mam za bardzo jak tego uderzyć sobie, bo... Musiałem tu teraz bardzo dużą ilość monet poświęcić, ale zagrajmy. Zagrajmy, tak. Niech będzie. Teraz zagralibyśmy sobie czarną zdobycz. Albo nawet już mogę to też pasować równie dobrze. Gościu, rzucie tu Munro, co nie? I Zoltan... Dobra, pas. To jest pas. Ja nie wiem, co to gościu zagrał, tak szczerze powiedziawszy, wiecie? Okej, no ja też wyrzuciłem w tej rundzie 3 goldy. Ale on stracił Browera, Zoltana i Munro w R1. Czym on to teraz, za przeproszeniem, kurde, dalej chce wygrać? Nie bardzo widzę jeszcze jakieś jego karty Win Condition tutaj, które posiada chłop, nie? Znaczy też dawniej grałem krasnalami, więc... No ale co, choćby grał Echo, te dodatkowe zasoby, tak? Które są też tak bardzo popularne w elfach. No tak szczerze, to co mu to daje? Też nie bardzo czaję bazę. No to raczej polecę z pięściarzem, jakby wzmocnię tym. Idź się ze mną, a ja siądź na jeżu. Z tym jeszcze poczekam na razie. Proste metody przynoszą najlepsze. A bo ty nie masz zysku. Dobra, to mniejsza o to. Ty nie masz zysku. Nie no, to mogę lecieć teraz ewentualnie z Pelarem, nie? Ale to mam znacznie lepsze karty niż ten Pelar. No dobra, to stworzysz sobie zbira i zagrasz chłód. Szczęście, że łba nie urwałem. No dobra. To robi też jakieś tam punkty, nie powiem, że nie. Spróbowałbym teraz ten świder rozstawić. Świder sobie wzmocnimy, zagramy teraz nawet ochłodę w pontarze. Gaborek. Oj, no mam dylemat, czy nie grasz tego Pelara teraz? On go wzmocni? On tak zrobił. Wiecie co, zagram tego Pelara i potem po prostu liczę na dobre dobory. Tak zagramy. Na głowie ma kraśny bialanek, w ręku zielony badylek. Tak sobie zagramy. Liczmy na teraz prosto dobre dobory kart. No to niszczymy od razu. Okej. Dobra, już tego jednak nie niszczymy od razu, ale dobra. Na razie tego nie chcę wzmacniać. Na razie z tym się mogę wstrzymać, z tą świecą. Dobra. To teraz tak, to niszczymy. Oj, właśnie, co dalej? Co my dalej chcemy zagrać? Myślę, że na razie zagramy po prostu sobie to tak. Dajmy to. Dotknij, zważ w ręku, poczujesz różnicę. Nie wiem, dajmy tu. Dajmy tak.
Okej. Tam będzie Denis, który wejdzie za zajebistą też ilość punktów, nie? Co ja mogę zagrać z sferką? Mogę zagrać tą opłodę w pontarze, zbić trochę pancerza. Nie wiem, czy mam lepszy pomysł na teraz. Teraz na tą rozgrywkę, więc może faktycznie to się nie okaże jakieś tam najgorsze. Dajmy tak, teraz mogę zaraz strażnika. Trzeba ogarnąć ten burdel. Kurde, no nie wiem, czy mnie to chłop na 2 do 0 nie zrobi, wiecie? Bo mi się trochę kończą punkty teraz, to jest duży problem. Teraz tak, musiałbym... Czekajcie, tu robię 3 i tu też robię 3. W tej samej opłacie. Mogę to zaraz na spokojnie ze strażnika. Chociaż wolę zaraz na razie pieszonkowca, to jest 8. Czyli tak, tu klikamy raz 100. No jakoś to musi wystarczyć, ale... No nie wiem, te dobory później mogę teraz trollować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aha, bo to mogę to zagrać sobie inaczej, tak? To mogę od razu zagrać sobie w atak, ale atak już mi tak bardzo się nie uśmiecha. Ja wolę to zagrać po prostu to tak. I teraz wzmacniam za 4, zostają mi 2 monety, tak? Calculated. Szkoda tylko, że wszystkie monety musiałem tu stracić. Co jest bardzo dużym problemem. Dobra. To raczej out. To jest fajne, bo dostaję monety. I co? I stąd po prostu tasak? Chyba tak. No chyba tak, tylko czy ja wtedy to potrzebuję grać? 3 monety zyskuję. Potem leci tasak, poczekajcie. Tasak ma opłatę 4, będę miał 3 monety, będę miał 6 monet. Więc to też nie za wiele mi daje, nie? Okej, dostałem w ogóle stąd tego tasaka. Może to, może to. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. No na razie gramy tak. Na razie zagramy po prostu to sobie w ten sposób. Okej. Wóz bojowy. To tu gramy tak. Od razu. Następnym razem nie będzie zmiłuj! Mamy teraz 3 monety. 3 monety. No to wchodzi mi za 9. To wchodzi mi za 9. Tak, będę wszystkie monety, a z tym nie wzmocni się liczbą wydanych monet. No tak, czyli będę miał 9 punktów. A to mi wchodzi za zysk 2. Mam 5 monet, z których tak tylko wydam sobie 4. Wydam 4 monety, więc wtedy ewentualnie zbiję mu ten wóz. Pytanie, czy to nie jest lepsze dla mnie. W sumie tego pancerza tak i tak tylko da 1. Więc dawaj, gramy to. Gramy tego typa. Tak zagramy. Tak zagramy. 19 do 7 on musiałby zrobić naprawdę tutaj dużą ilość punktów, nie? To jest 13 punktów, które musi zrobić.
Nie sądzę, żebym miał taką kartę, aczkolwiek mogę się mylić. Nie, no tylko 7 punktów. Nice, mamy to. Mamy to. Ja widzicie, deczek od Kucento sprawdza się bardzo dobrze na tej pierwszej więc randze. Jak najbardziej zachęcam do zagrania takim syndykatem. Ja właśnie, jak tak wspominałem wcześniej w przemówieniu Talii, dawno z syndykatem bardzo nie grałem, więc nawet nie wiem, co tam teraz się gra. Wiem, że w tamtym sezonie nieraz na laderku i wcześniej też jak grałem w BNC rangę, poza odcinkami, to spotykałem jakichś tam nekerów z nagrodami, z oczywiście z konikami na krwawej forsie. Właśnie po tego złotego Nekera, ale też bez Nekera, z Szachrajem, z Pogręczem Czarownic i tak dalej, i tak dalej. Więc raczej wtedy to było grane, aczkolwiek no ja sam osobiście... Zresztą, jak wam sam tutaj pokażę... Poczekajcie, jak to się robiło. Chyba tak. Zresztą jak sam pokażę, no to zobaczcie tutaj to. Ja mam syndykatem przez całą moją karierę gwintową, uznajmy to tak. Kappa, zagrałem tylko 183 mecze samym syndykatem, więc no widzicie, no to jest duża przewaga, a KP też dość mało, bo no KP inaczej, syndykatu nigdy nie lubiłem tej frakcji, a KP zawsze uważałem za najgorszą frakcję z tych wszystkich, cokolwiek by tam nie było pod KP, więc dlatego tak, też tak mniej meczy tu jest zagranych. I widzicie, no moje główne dwie frakcje, no to Skojatel i Skeige, więc czegoś ciekawego dowiedzieliście, Kappa. Nie no, Skeige naprawdę, jak zaczynałem grać w Gwinta, no to wtedy Skeige zawsze królowało, jeśli chodzi o mój ulubiony deczek i tak właśnie dalej pozostało, bardzo fajnie mi się im przyjemnie gra w dalszym ciągu. Także jeśli wam się podobało, to zostawcie lajka, zostawcie suba, zostawcie jakiś komentarz dla zasięgów, sprawdźcie linki w opisie i co, widzimy się w kolejnych materiałach, także miał rad następnego.